Zanim wam powiem kilka słów, mam tłumaczenie języków, Artur, modliłeś się i wykład jest taki: tak służysz, jak żyjesz. Amen. Jak żyjesz odważnie, tak służysz odważnie. Jak żyjesz lękliwie albo nudnie, taka jest służba. Jak to nie chodzi o kość, tylko po prostu o funkcjonowanie. Jak służysz, tak żyjesz. Ja wam powiem o moim rozwoju finansowym, o tym, co się w moim życiu pozmieniało. Dlaczego się pozmieniało? Dlatego, że po pierwsze podjąłem taką decyzję. I wiecie co, ja w swoim życiu, w ogóle nie wiem jak wy, ale ja mam takie wyznaczniki. Ja w ogóle wszystko w moim życiu zostało zmienione przez Boga, przez Chrystusa i Chrystusa w was. Wiele rzeczy, które one powstały, to jest wynik po prostu tego, że coś do mnie powiedzieliście. Basia dzisiaj powiedziała taką rzecz, że w Polsce jest duch dziadostwa i biedy. I wiecie co? I to był pierwszy, tak naprawdę, jeden z pierwszych elementów, które ja w swoim życiu musiałem namierzyć i zdałem sobie sprawę, że jestem biedakiem i jestem dziadem kawaryjskim. Mimo, że miałem dom, to zdałem sobie sprawę, że można posiadać dom i tak naprawdę nic nie mieć, bo jest po prostu jedna wielka pustka w moim życiu. I kolejną rzeczą, która tak naprawdę zaczęła jakby wywierać na mnie wpływ, co mi tak naprawdę gniotło, to Artur powiedział taką rzecz: Bóg nie jest Bogiem etatów. I mnie to przywaliło wtedy, kiedy byłem na etacie, dlatego że zdałem sobie sprawę, że teraz tak, okej, jeżeli jestem na etacie, to dlaczego tam jestem? Jeżeli nie jestem, to dlaczego nie jestem na tym etacie? No i wiecie co? I ja zrozumiałem taką rzecz, zobaczcie, za czasów Salomona Izrael nie pracował. A dlaczego nie pracował? Bo musiał wejść w zarząd. I teraz ja wiedziałem, że, jestem na etacie, bo nie potrafię zarządzać. Nie umiem zarządzić sobą, nie umiem zarządzić czasem, nie umiem zarządzić ludźmi, dlatego ktoś musi zarządzić mną. I ten czas po prostu, jakby on bardzo szybko... Ja musiałem podjąć decyzję, że muszę wejść po prostu w inną przestrzeń. Wszedłem w tą przestrzeń i wiecie co? I teraz tak, zacząłem zarządzać swoim po prostu czasem I jakie są kolejne etapy? Zacząłem zarabiać więcej pieniędzy, ale jak zacząłem zarabiać więcej pieniędzy, doszedłem do takiego miejsca, gdzie nie byłem w stanie już więcej wygenerować pieniędzy, bo pracowałem sam. Czyli tak naprawdę moja robocza godzina się skończyła. I kolejnym, i teraz tak, moim wrogiem w ogóle i uważam, że każdego człowieka to jest lęk. Dlatego, że ja bałem się podjąć decyzję kolejną, która mnie budowała. Czyli tak, kolejną decyzją odważną to jest znalezienie pracownika. Ale jeżeli znajdziesz pracownika, to teraz w mojej głowie od razu rozstały wielkie, potężne warownie, które mówiły tak, okej, a jak na niego nie zarobisz? I już koniec. I ja się z takimi rzeczami musiałem boksować, że w swojej głowie, że to jest problem. Oczywiście to nie jest problem, to jest kwestia po prostu do tego, jak się podejdzie. Ja zacząłem, jestem człowiekiem wiary, zacząłem wierzyć, zacząłem przynosić Bogu te sprawy, ogłaszać, że nie jestem po prostu głupi, nie jest, bo mam narzędzia, potrafię pracować, a nie potrafię zarządzać. I ja zacząłem mówić do swojego życia. I jak zacząłem mówić do swojego życia, zaczęła się też zmieniać moja perspektywa myślenia. Ja już wiedziałem, że teraz tak, okej, jak się zwolnię, będę miał jednego pracownika, już sobie dam radę i dałem sobie radę. Oczywiście, jak człowiek zatrudni pracownika, to pensja spada. To nie jest tak, że od razu jest gąbę zwyczajnie leci w górę, nie? Więc, ale ja czegoś nie pozwoliłem sobie czegoś zrobić z głową, więc ja zacząłem potem zatrudniać kolejnych ludzi. I wiecie co, jakby, bo mógłbym wam dużo o tym mówić, ale ja zacząłem stawiać sobie wyzwania. Jakiś czas temu ja postanowiłem sobie wierzyć o jakąś kwotę. I przyszedłem do Boga i mówię: Boże, ja chcę zamknąć rok 100 tysięcy. Wiecie co, ja rozumiem wiarę, dlatego że to było w ogóle dla mnie niemożliwe. Ja wiem, że są ludzie u nas w kościele, którzy przewalają większe pieniądze i mają większe przepływy finansowe, ale ja dla mnie 100 tysięcy to jest tak, jakby powiedzmy, no nie wiem, przeskoczyć z 10 tysięcy do 100 tysięcy, to jest coś niemożliwego. I ja sobie wypisałem na kartkę, na ścianie, przykleiłem i ogłaszałem, że zakończę rok 100 tysięcy, nie? Malwina się z tego uśmiała, bo jakby to dla nas to było w ogóle to praktycznie niemożliwe. Tylko teraz tak, nie chodzi o to, czy to jest możliwe. I jak na przykład w tym, jak to działało? Działało tak, nic się przez pół roku nie wydarzyło. Nie wydarzyło się praktycznie w drugim półroczu. Jest listopad, a ja zamykam, powiedzmy, miesiąc, znaczy listopad zamykam 30 tysięcy na koncie, nie? No i normalnie powinien się pojawić lęk, a ja nie. To, co w ogóle sobie postanowiłem, to tak ma być.
I zamykam rok, dostałem zlecenie, dostaliśmy przetarg, wygraliśmy przetarg, zrobiliśmy przetarg, zamykam rok i mam 130 tysięcy. I wiecie co, i teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że ja nie wycofałem się. Ja zrozumiałem, że wierzę, wiara to jest w ogóle coś odważnego, to jest ryzyko. Ja mnóstwo rzeczy, które mam w swoim życiu, to zawdzięczam temu, że zacząłem z Bogiem ryzykować. Bo zrozumiałem jedną rzecz. W ogóle na samym początku jakby pewne rzeczy zaczęły determinować moje życie. I Bóg mi kiedyś powiedział na samym początku, jak się nawróciłem, powiedział tak, synu Izraela, mam w tobie upodobanie. Za groma nie rozumiałem, co on w ogóle do mnie powiedział, po co on to zrobił w ogóle, ale z czasem zacząłem zdawać sobie sprawę, że on w ogóle mnie pokochał. Wiecie, ja nie wiedziałem, nie mieliśmy fundamentu. Wszystko, co tak naprawdę jest w moim życiu, to my zbudowaliśmy dzięki Derekowi Prince'owi, dzięki temu, co Artur mówił. I ja musiałem zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że nie jestem tym, kim jestem, tylko jestem tym, kim o mnie mówi Bóg. Wiecie co, ja miałem bardzo dużo, moje życie nacechowane było lękiem i w ogóle wycofywaniem się, także to było całe moje życie. I ja musiałem zdać sobie sprawę, że nie mogę w ten sposób żyć i taki nie jestem. I jak sobie zdałem sprawę, że taki nie jestem, to musiałem zacząć ryzykować, podejmować kroki, które w ogóle były mi obce. To nie jest coś, że ja potrafiłem na przykład zarządzać ludźmi albo wierzyć powiedzmy o 100 tysięcy, nie wiem, pół miliona w ogóle i tak dalej. To nie byłem kiedyś ja, ale ja zdałem sobie sprawę, że skoro będzie, że mi się uda, to mi się uda. Mieliśmy jeszcze taką rzecz. Ja z Malwiną ze starego życia wzięliśmy sporo kredytów, nie? I te kredyty na nas dojechały. I pamiętam taką rzecz, że postanowiłem sobie nigdy w życiu nie weźmiemy więcej kredytów, nie pożyczymy kasy, bo to tak naprawdę wyautowało nas totalnie. Dlaczego nas wyautowało? Dlatego, że te kredyty, które wzięliśmy, to nie pozwalały nawet nam pójść na randkę i nie kupić sobie herbatę za 5 zł. Wiecie, to może śmiesznie brzmi, ale nasze małżeństwo czasami wisiało na włosku z racji tego, że nie można sobie było się po prostu zresetować, że pójdziesz i kupisz za te 5 głupie złotych herbatę nawet, na jakąś tam randkę, nie? Jasne, że można było to inaczej, nie wiem, pójść do lasu, ale czy na jakiś spacer, nie? Ale to nie o to chodziło. My po prostu potrzebowaliśmy normalności, tego nie mieliśmy. I wiecie co? Ja, okej, zrozumiałem taką rzecz, dobra, to było kiedyś. To było kiedyś, więc ja muszę ryzykować. Kiedyś Michał przyszedł i powiedział, że jest taka możliwość wzięcia pieniędzy i ja pomyślałem, okej, dobra, to ja w to wchodzę. Jestem, jeszcze nie wiem po co, bo to nie jest tak, że ja od razu wszystko miałem, ale wchodzę w to. I wiecie co? I to, co my wtedy pożyczyliśmy, to w ciągu roku zrobiliśmy 100%. Amen. Dlaczego? Dlatego, że ja nie przestałem myśleć starymi schematami w ogóle w swoim życiu, że coś po pierwsze mi nie wyjdzie, po drugie, że... z pożyczką to tylko stawiam mi Artur. On powiedział tak, Jezus pożyczył wam słowa. Jezus nie miał osła, więc wiecie, w ogóle to, co mam w życiu, to zawdzięczam takim elementom, które zafunkcjonowały w moim życiu. To nie chodzi o to, żeby mnie pożyczać, to chodzi o to, żeby nie przeżreć tej kasy, żeby zrobić po prostu tym pieniędzy mi obrót. I wiecie co, ja postanowiłem, że ja nigdy nie będę biedakiem i nie jestem. I zrozumiałem jedną rzecz, że na ziemi tutaj mogę się jakoś nazywać, ale jeśli nie będę miał wpływu na ludzi, jeśli nie będę miał kasy na wpływ, to ja nie zrobię nic. Zostanę tutaj po prostu, czy w Warszawie, czy w Nasielsku i nic się więcej nie wydarzy. Można być prorokiem i być prorokiem na papierze. Ja nie chcę tak być człowiekiem, że w momencie, kiedy Bóg do mnie powie, że mam jechać, powiedzmy, nie wiem, do Rosji, do Moskwy, nie wiem, Putinowi coś powiedzieć, a ja powiem, Boże, w ogóle rublów nie mam. Nie mogę tego wykonać, muszę pójść pożyczyć, nie? A potem muszę odpracować i żeby to oddać. Ja tak nie chcę żyć. Ja chcę być w 100% sprawnym człowiekiem. I wiecie co, to co Norbert powiedział, dla mnie też jest bardzo ważna rzecz. Ja jestem, byłem z pokolenia ludzi, tak jak Norbert, którzy nauczyli się przetrwać. I ja nie chcę funkcjonować w tym systemie, że przetrwam, że zarobię pieniądze, żeby przetrwać. Pieniądze są potrzebne nam po to, żeby umieć żyć. Amen. I teraz ja... jest parę rzeczy dla... jakby rzucam wam wyzwanie, bo część z was na pewno w tym funkcjonuje. Ale wiecie co, żeby mieć pieniądze, to po pierwsze trzeba mieć determinację. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle zadawać sobie rano pytanie, czy ja pójdę do pracy. Ja się siebie nie pytam.
Nie pytam się, czy wstanę o godzinie 6, 5 w ogóle i tak dalej, bo jakbym się zapytał, to bym znalazł odpowiedź, że nie. Dokładnie. Prosta rzecz. Druga rzecz. To jest, jeśli nie ma człowiek poświęcenia, jeśli człowiek się nie chce poświęcić, nic czego nie osiągnie. Nie ma czegoś takiego, że teraz tak, nie będę pracował, bo ja mam na przykład służbę, nie wiem, trzeba pójść, nie wiem, coś tam zrobić. No nie ma takiej możliwości. To musisz w ogóle umieć sobie podzielić, zarządzić po prostu czasem, bo inaczej nie jesteś w miejscu poświęcenia. Ja paradoksalnie, ostatnio z tym o tym z Arturem rozmawiałem, że największe moje przeskoki są w miejscu, kiedy ja mam ścisk. Dlatego, że ja muszę sobie podzielić niemalże co do minuty gdzieś tam rzeczy, chociaż to nie chodzi o to, żeby w ten sposób żyć, nie? Żebyśmy dobrze zrozumieli. Tylko ja nie mogę zrezygnować z życia z Bogiem, ale brakuje czasu, doba ma tylko 24 godziny i muszę utrzymać rodzinę, utrzymuję teraz kilku ludzi zatrudniam, więc utrzymuję też ich rodziny, jestem za nich odpowiedzialny. Więc jakby bez poświęcenia nie ma efektów. Druga rzecz, znaczy kolejna. Nic się w waszym życiu nie wydarzy, jak nie będziecie ryzykowali. Musicie ryzykować w wierze o rzeczy i o swoje finanse, o przełomy w tych finansach. Musicie ryzykować. W ogóle wiara to jest coś nieludzkiego. To nie z tego świata jest w ogóle system wiary. Nie dlatego, że wierzymy w to, czego nie mamy. Wierzyć o na przykład o 100 tysięcy gdzieś. Nie widziałam takich pieniędzy, nie widziałam. Ja nie jestem w tych ludzi, powiedzmy, wielkich biznesmenów, gdzie dla kogoś to było nic. Dla mnie to było coś nierealnego, ale z drugiej strony ja sobie zmanifestowałem, ja sobie siedziałem cicho, robiłem swoje. I wiecie co, wy musicie to też nie do końca, czy chcecie w ogóle zacząć żyć w ten sposób, że jesteście zdeterminowani do tego, żeby wywrzeć kasą wpływ na ten świat, żeby podporządkować swoje dusze, swoje głowy, swoje sposoby myślenia do tego, żeby te pieniądze zacząć zarabiać. I że poświęcicie życie w tym kierunku. Bo Kościół to jest grupa ludzi, która ma zasoby. To nie jest tak. My mamy... Zobaczcie, Salomon, za czasów Salomona nikt nie pracował. Ale nie ma takiej możliwości, że oni nie robili nic. Oni zarządzali tym, co było wokół. Mówili, ty zrobisz to, ty zrobisz tamto. I w ten sposób spływała kasa. Ona sama się tam nie pojawiała. Musimy zrobić po prostu ze swoimi głowami porządek, dlatego że za wam wyzwanie, jeżeli chcecie w ogóle podjąć taką decyzję, że się poświęcicie w tym kierunku, że finanse to nie jest jakieś tam, nie wiem, przydarzyło się coś w waszym życiu, albo się przydarzy, tylko że realnie chcecie po prostu, żeby to w waszym życiu istniało, a musi, niestety, to dawajcie kasę więcej, im więcej, tym lepiej. To jest odpowiedź.